Witamy na konferencji prasowej po 31. kolejce Formy 4. Ligi. Lidzbarska Polonia podejmowała w Lidzbarku Jeziorak i Ława. Wynik 3-0 dla lidzbarskiej Polonii. O komentarz tego spotkania poprosimy trenera gości Wojciecha Figurskiego. Przyjeżdżając do Polonii, zdawaliśmy sobie sprawę, że w tym meczu nie będziemy mieć nie wiadomo ile sytuacji i te, które sobie wykryłem, to będziemy musieli wykorzystać, tak, i na pierwsze 15-20 minut można powiedzieć, że to mieliśmy wszystko w swoich rękach, tak, bo mieliśmy no, 200% sytuację. Wczoraj Kamińskiego też mieliśmy dwa razy lepsze ostatnie podanie, gdzie wchodzilibyśmy no, też na 100% sytuację i tego nie wykorzystaliśmy, tak, i z każdą minutą, gdzie się Polonia zaczęła dochodzić do głosu, przetrwała ten nasz napór, tak, i no, trzeba od siebie powiedzieć, że w drugiej części tej pierwszej połowy gospodarze stworzyli sobie co najmniej trzy no, świetne sytuacje, które no, aż niemożliwe, że to nie wpadło, tak, bo czy to świetna postawa Kacpra Wodarczyka w bramce, tak, czy jakieś minimalnie celne strzały przeciwniku sprawił, że do przerwy były remis, mimo bramkowe, tak, mimo uważamy więcej ilości sytuacji niż to miało miejsce w drugiej połowie, tak. Natomiast no, po przerwie można powiedzieć, że sami podaliśmy rękę przeciwnikowi, tak, bo jak się przyjrzymy każdej bramce, to gdzieś no, przy pierwszej bramce niefrasobliwość, akurat z mojej strony tak, i gdzieś łatwa strata, tak, później też drugą bramkę dostajemy, kiedy sami tracimy piłkę i gdzieś w te kilkanaście minut gdzieś sprawiliśmy, że sami tutaj sobie narobiliśmy dużo problemów w tym meczu, już nie potrafiliśmy się z tego podnieść, tak, no, podsumowanie naszego występu, bo na trzy bramki takie piłka można rzec w żargonie piłkarskim podzielna, tak, przechodzi dwóch zawodników, z tego co nie ma prawa się wydarzyć i trzeci strzela bramkę samobójczo, także to niestety, tak, gdzieś żałujemy tego spotkania, bo jak mówię, no, gdzieś gospodarze sytuacje, które mieli wyśmienite, ich nie wykorzystali, a zdobywali tam piłki terenowe w błędach indywidualnych, które do nich nie powinny się przytrafić, jak pracy na gospodarzy. Dziękuję. O komentarz do tego spotkania poproszę trenera Polonii Lidzbark-Warmiński Czesława Żukowskiego. Myślę, że fajny mecz dla kibiców, którzy przyszli tutaj po dłuższym okresie. Dziękuję za to, że nas wspierali. Prestiżowy mecz z Jeziorakiem, klub z tradycjami, także dobre tempo od pierwszych minut i tu rzeczywiście może w pierwszej połowie, przynajmniej na początku, Jeziorak lepsze wrażenie sprawiał piłkarsko, ale to my stworzyliśmy w pierwszej połowie trzy doskonałe sytuacje. Oleszko sam na sam obok słupka, Siergiej przegrał pojedynek z bramkarzem sam na sam. Żukowska więcej cierpliwości, przyjmuje piłkę, uderza swoją lewą nogą. Myślę, że też byłaby bramka i kilka akcji niedogranych. A Jeziorak w pierwszej połowie na początku spotkania miał jedną sytuację i tu Gasperowicz wykazał się refleksem i zbił piłkę nad poprzeczką. Także w sumie do przerwy troszeczkę słabiej zagraliśmy może piłkarsko, ale tych sytuacji stworzyliśmy co najmniej, tak jak tutaj trener powiedział, 300% i no, powinniśmy na pewno otworzyć wynik spotkania. A po przerwie zaprezentowaliśmy się już lepiej piłkarsko, już lepszy był odbiór, agresywniejszy. No i efektem tego był odbiór Siergieja na 20 metrze. Wbieg w pole karne, ewidentny rzut karny. Dał nam prowadzenie na 1-0. No i ta bramka jeszcze nas bardziej rozluźniła. Bardzo dobre potem dośrodkowanie Szczerby. Bogdański na 2-0, pewnym uderzeniem głową. Trzecia bramka, tak, samobójcza, ale bardzo dobrze, mocno bita piłka do bramki. 3-0, jeszcze mieliśmy kilka akcji, gdzie mogliśmy lepiej rozegrać, podwyższyć wynik tego spotkania. Także tu już druga połowa pod pełną naszą kontrolą. Zasłużone zwycięstwo, cieszymy się z tego. Też mieliśmy w dniu dzisiejszym problemy zdrowotne i mamy. Ale bardzo się cieszę, że po ostatniej porażce w Pasywniu wyciągnęliśmy wnioski i na pewno z trudnym przeciwnikiem, który widać, że ma potencjał piłkarski, jakim jest zespół Jezioraka,
pewnie wygraliśmy, także bardzo się z tego tytułu cieszymy. No i walczymy dalej i zdajemy sobie sprawę, że jeszcze kilka meczy zostało do końca rozgrywek i będziemy chcieli w każdym z tych meczy z dobrej strony się pokazać. Także dziękuję bardzo wszystkim tutaj moim zawodnikom, kibicom za wsparcie, za zwycięstwo. Na pewno no, bardzo cieszy w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo. W dniu dzisiejszym Polonia Lidza Dwornicki pokonała Jeziora Kliwława 3-0. Do zobaczenia.